Niepokój jest zawrotem głowy, którego źródłem jest wolność. Cóż, będziemy dziś dużo mówić o tym, co Kierkegaard ma na myśli, gdy mówi te słowa, ale myślę, że aby zrozumieć w pełni, o co mu chodzi, konieczne jest, abyśmy spojrzeli na inny cytat Kierkegaarda, napisany wiele lat później od tamtego, w zupełnie innym jego dziele. I żeby przemówił do naszych współczesnych uszu, będę go trochę parafrazował. A brzmiałoby to mniej więcej tak. Największym niebezpieczeństwem, z jakim można się spotkać w życiu, jest strata. Poczucie sensu może cię opuścić lub, jak mówi Kierkegaard, może przeminąć w świecie, kiedy nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. To jest inne doświadczenie w ten sposób, że wszystko, co tracisz, czy to $5, czy twoja żona, czy twój telefon, to jest natychmiast oczywiste dla ciebie, że je straciłeś. Ale kiedy tracisz sens, to jest inaczej. Mogą minąć miesiące, a nawet lata i nie będziesz sobie zdawał z tego sprawy. Dlatego jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja. Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że się w niej znajdujesz. Według Kierkegaarda większość ludzi żyjących dzisiaj, prawdopodobnie 90% ludzi, ale też ludzi, którzy żyli w jakichkolwiek czasach, nie jest w rzeczywistości szczera wobec samych siebie. Wielu ludzi jest zagubionych, wielu ludzi jest albo zagubionych w skończoności, przenosząc swoją tożsamość na konwencje społeczne lub jakąkolwiek kulturę, która wpadła im w ręce, kiedy się urodzili, albo zagubionych w nieskończoności, tkwiąc w stanie paraliżu analitycznego, dotyczącego prawdziwie nieskończonych możliwości, z których mogą wybierać, ale nigdy tak naprawdę nie podejmują działań w którymkolwiek kierunku. Prawdziwe bycie sobą wymaga świadomości, że tak, jest nieskończona liczba rzeczy, które mogę zrobić, ale wymaga to również dokonania wyboru i działania, który odpowiada temu, kim naprawdę jesteś. Widzicie, kiedy znajdujemy się w tym balansowaniu pomiędzy skończonym i nieskończonym, jak nazywa je Kierkegaard, co nazywa on stanem zawrotu głowy, zawrotu spowodowanego tym, że patrzymy na samą wielość możliwości, które mamy do wyboru, w połączeniu z faktem, że ostatecznie wiemy, iż musimy wybrać jedną z nich. Jak zapewne możecie sobie wyobrazić, w tym stanie nasze głowy wypełniają się wszelkiego rodzaju pytaniami. Zaczynamy myśleć katastroficznie. Co jeśli się pomylę? Co jeśli popełniam błąd? Co jeśli pewnego ranka obudzę się 60-letnim emerytowanym admirałem marynarki wojennej z protezą biodra i będę miał wrażenie, że wszystko zrobiłem źle? I to jest właśnie istota lęku, prawda? Obawianie się jakiegoś przyszłego wyniku, nad którym i tak mamy niewielką kontrolę. Kierkegaard mówi, niepokój można porównać do zawrotu głowy. Temu, komu zdarzy się spojrzeć w dół, w ziejącą otchłań, dostaje zawrotów głowy. Ale jaka jest tego przyczyna? To jest widoczne tak samo w jego oczach, jak i w otchłani, w którą patrzy. Niepokój to efekt uboczny wolności. Widzisz, to naprawdę ważne, aby ten fragment myślenia Kierkegaarda był jasny. Ryzykując, że zabrzmi to przesadnie, mówi on, że niepokój jest reakcją, która pojawia się na myśl, że mamy wolność wyboru spośród milionów opcji i że w końcu musimy wybrać jedną i działać w oparciu o nią. Interesujące jest to, że ta wolność, którą mamy, może być jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. To znaczy, z jednej strony jesteśmy wolni, wspaniale. Możemy robić wszystko, co chcemy. Czyż to nie cudowne? Ale z drugiej strony tak, jestem wolny, aby zrobić wszystko, ale co jeśli popełnię błąd? Tak jak w wykładzie Barego Schwarza o paradoksie wyboru. Wydaje się, że jako istoty ludzkie jesteśmy szczęśliwsi, gdy mamy mniej opcji, a nie więcej. Podaje on przykład sosów do sałatek w sklepie spożywczym. Wyobraź sobie, że jesteś w sklepie spożywczym i są tam tylko 3 butelki sosów sałatkowych. Tylko 3 butelki do wyboru, kiedy idziesz wzdłuż alejki z sosami sałatkowymi w sklepie spożywczym. Powiedzmy, że były to ketchup, majonez i barbecue. Nie żeby ktoś używał barbecue jako sosu sałatkowego. W każdym razie wyobraź sobie, że na świecie był ktoś, kto używał sosu barbecue do sałatki. Taka osoba poszłaby tą hipotetyczną alejką w sklepie spożywczym i byłaby mile zaskoczona, znajdując sos barbecue. Łatwy wybór w stosunku do ketchupu i majonezu. No to wybieram barbecue. Ale to nie jest rzeczywistość, w której żyjemy, prawda? Idziesz do alejki z sosami sałatkowymi, to znaczy, że masz szczęście. Masz barbecue. Pikantne barbecue, miodowe barbecue, malinowe barbecue, niskotłuszczowe barbecue, Louisiana barbecue.
Chodzi o to, że im więcej opcji masz, tym trudniej będzie podjąć decyzję i tym bardziej prawdopodobne jest, że pójdziesz do domu i nałożysz sos sałatkowy Louisiana Barbecue na swoją sałatkę i pomyślisz, może jednak powinienem był kupić pikantny barbecue zamiast tego? To rodzi niezadowolenie. A teraz wróćmy do Kierkegaarda. Nie mówimy tu o sosach do sałatek oczywiście. Mówimy o twoim życiu. I nie mówimy o 10 wyborach w sklepie spożywczym. Mówimy o praktycznie nieskończonej liczbie wyborów życiowych. Nic dziwnego, że mówi on o tym, że znajdujemy się w tym dziwnym stanie zawieszenia pomiędzy wolnością, która jest dla nas naprawdę dobra, a wolnością, która jest przekleństwem. Możemy czuć się trochę nieswojo w takim miejscu. W rzeczywistości możemy i czujemy się bardzo niekomfortowo. Ten stan emocjonalny to coś, co Kierkegaard wielokrotnie określa jako stan niepokoju, w domyśle egzystencjalnego. Zakładam, że wszyscy obudziliśmy się dzisiaj rano i nie powiedzieliśmy sobie czegoś w stylu: wiesz co? Bądźmy dzisiaj w stanie niepokoju. Tak, to brzmi dobrze, niepokój. Nie, niepokój jest okropny. Jak on może być dobry, niepokój to męczarnia. A jeśli pomyślimy statystycznie, to co robi większość ludzi, kiedy znajdują się w niewiarygodnie niekomfortowej sytuacji, takiej jak niepokój? Cóż, uciekają od niej, prawda? Znajdują jakiś sposób, aby uciec od niej. To jest powód, dla którego wielu ludzi nie ćwiczy na przykład. To powód, dla którego wielu ludzi nie prowadzi trudnych, acz koniecznych rozmów z innymi ludźmi. To powód, dla którego większość ludzi, według Kierkegaarda, desperacko szuka jakiegoś sposobu na uniknięcie tej trudnej drogi do stania się sobą. Lubię myśleć o całym tym procesie stawania się sobą, który Kierkegaard tutaj przedstawia, jako o czymś w rodzaju schodzenia po schodach. Zaczynaliśmy na górze, całkowicie zagubieni w nieskończoności lub skończoności, a kiedy zostaliśmy uświadomieni, zrobiliśmy krok w dół do stanu przerażenia, a kiedy znaleźliśmy się w tej nieprzyjemnej sytuacji, zrobiliśmy kolejny krok w dół schodów do stanu, który Kierkegaard nazywa rozpaczą. Rozpacz to stan, w którym większość ludzi spędza całe swoje życie. Mówi on, że rozpacz bierze się z próby pozbycia się siebie. Pomyśl o tym. Nazywa rozpacz chorobą ducha. Być może wierzysz w bezcielesnego ducha, który zamieszkuje twoje ciało i jest odpowiedzialny za twój stan emocjonalny i wiele innych rzeczy. Ale dla reszty z was, bezbożnych potworów, które po prostu drepczą po tej planecie, aż w końcu nieuchronnie skończycie w jednym z 7 kręgów piekła, dla reszty z was słowo duch nie musi brzmieć rażąco, dobrze? Pomyślmy o duchu w kontekście tego, jak często używa się go w zwykłej rozmowie. Pomyśl o chorobie ducha, o której mówi Kierkegaard, jako o chorobie, która dotyka twój stan emocjonalny. Tak naprawdę Kierkegaard postrzega ten stan rozpaczy jako utajoną chorobę w twoim ciele, a właściwie nie utajoną chorobę, ale chorobę, która jest bezobjawowa, ale zawsze po cichu w tobie tkwi, czekając na atak. To tak, jakbyś miał opryszczkę ducha. I możemy to odnieść do każdej innej niezdiagnozowanej choroby, prawda? To znaczy, jeśli nie chodzisz na regularne badania kontrolne lub nie robisz przeglądu swojego ciała co jakiś czas, pewnego dnia możesz po prostu upaść na ziemię i dowiedzieć się, że żyłeś bez objawów z rakiem przez ostatnie 9 miesięcy swojego życia. Może się okazać, że ta choroba wyrządziła mnóstwo szkód w twoim ciele, a ty nawet nie zdawałeś sobie z tego sprawy. To samo z rozpaczą u Kierkegaarda. Zauważ, że będąc w stanie rozpaczy, to nie jest tak, że koniecznie zachowujesz się jak jakieś 7-letnie dziecko, które nie dostało tego, co chce na święta. Nie. Możesz być w stanie rozpaczy i możesz wydawać się najszczęśliwszą osobą na świecie. Ale nadal masz w sobie tą pustkę, która tylko czeka, aby wyłonić swoją szkaradną głowę. Jeśli rozpacz jest chorobą, to problem jest z jej zdiagnozowaniem. Nie tylko osoba dotknięta chorobą często nie jest w stanie nawet wiedzieć, czy jest jej ofiarą, ale pamiętajmy, że rozpacz to następny stopień na schodach, kiedy uciekasz od stanu niepokoju. Ludzie uciekają od tego uczucia na tysiące różnych sposobów. Gdzie w ogóle zacząć szukać rozpaczy? Kierkegaard ma świetny cytat, który zawsze towarzyszył mi przez lata. Mówi on: większość ludzi jest subiektywna wobec siebie i obiektywna wobec wszystkich innych. Czasami przerażająco obiektywna. Ale zadanie polega właśnie na tym, by być obiektywnym wobec siebie i subiektywnym wobec wszystkich innych. Problem polega na byciu wystarczająco samoświadomym i uczciwym wobec siebie, aby uświadomić sobie,
w jaki dokładnie rodzaj rozpaczy dałeś się wpędzić, próbując uniknąć tego egzystencjalnego zawrotu głowy, niepokoju czy strachu. Nie ma mowy, żebyśmy mieli dzisiaj czas na omówienie wszystkich różnych rodzajów rozpaczy, ale jeden jej rodzaj, na który Kierkegaard zwracał uwagę najsilniej, to ten, w który jego zdaniem ludzie najczęściej wpadają, czyli coś, co nazywa chorobą rozpaczy nad czymś ziemskim. Wszyscy to już widzieliśmy, doświadczyliśmy tego. To zasadniczo mylenie swojej tożsamości lub wartości z czymś zewnętrznym w świecie. Nad czymś takim nie mamy kontroli. Mogę się rozwodzić nad tym, jak Kierkegaard to zawsze opisuje. Najlepszym sposobem, aby pomóc ci zrozumieć, co ma on na myśli, jest prawdopodobnie dać ci kilka przykładów. Powiedzmy, że dochodzisz do pełnoletności w świecie, czytasz jakiegoś Kierkegaarda, zdajesz sobie sprawę, że jesteś zagubiony w tym, co skończone lub nieskończone. Schodzisz po schodach w stan niepokoju i trwogi. Uciekasz od tego, schodzisz na kolejne schody i znajdujesz się w stanie rozpaczy. Teraz, kiedy jesteś w stanie rozpaczy, powinieneś odczuwać intensywny niepokój, ale aby odwrócić swoją uwagę od tego monumentalnego zadania bycia prawdziwym sobą i radzenia sobie z tym niepokojem, powiedzmy, że poświęcasz ogromną część swojego życia na pływanie. Uznajmy, że określasz siebie jako pływaka. Chodzisz na basen i pływasz każdego dnia. Identyfikujesz się z tą czynnością pływania tak bardzo, że mówisz sobie rzeczy w rodzaju: cholipka, gdybym miał wypadek, czy z jakiegoś innego powodu nie mógłbym już pływać, kim jestem? Teraz jestem pływakiem, ale gdyby się coś stało, byłbym nikim bez tego. To jest wszystko, kim jestem. Kto wie, czy bym się nie zabił. Albo coś w tym rodzaju. Powiedzmy, że masz straszny wypadek w zoo. Słoń ma atak serca i spada na twoje nogi. Twoje nogi nie są już do naprawienia. Lekarz musi je amputować. Powiedzmy, że na potrzeby tego przykładu nigdy już nie będziesz mógł pływać. Jak byś się czuł w tym momencie? Cóż, prawdopodobnie czułbyś się tak, jakby twoje życie się skończyło. Jakby gigantyczny kawałek twojego życia został ci odebrany przez, no wiesz, epileptycznego słonia. Prawdopodobnie czułbyś się pusty w środku, ale Kierkegaard powiedziałby, że ta pustka, którą tam czujesz, była tam przez cały czas. Po prostu odwracałeś uwagę od zadania bycia prawdziwym sobą, przywiązując się do tej ziemskiej aktywności i czyniąc z niej to, kim jesteś. Słychać tu echa buddyzmu lub koncepcji Kanta dotyczącej tego, czym jest oświecenie. Tak łatwo jest zlecić zrozumienie danego tematu książce, a potem, gdy tylko pojawi się on w rozmowie, po prostu papugować wersy z tej książki i udawać, że się jest ekspertem. Tak łatwo jest zlecić swoją moralność pastorowi lub swoją dietę siłownianemu guru z jakiejś strony internetowej. Kierkegaard powiedziałby, że to naprawdę kusząca koncepcja, aby nawet zlecić na zewnątrz to, kim jesteśmy jako jednostki. Nasze wartości, nasze priorytety, wszystko, co czyni nas sobą. Ale jeśli sublimujemy to na takie rzeczy jak pływanie, wędrówki czy ping-pong, to niekoniecznie to jesteś w pełni ty, prawda? Możesz po prostu używać tych rzeczy, aby uciec od dyskomfortu, uciec od tego stanu rozpaczy. Innym ciekawym punktem, który może utrzymywać nas w stanie rozpaczy dłużej niż to konieczne, jest, jak mówi Kierkegaard, przemijająca natura rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Przykład. Ktoś bardzo kocha drugą połówkę. To miłość jego życia. Absolutnie nie wyobraża sobie życia bez niej. Po prostu nie da się bez niej żyć i tyle. Gdyby kiedykolwiek dowiedział się, że tę osobę w ich życiu spotkał tragiczny wypadek, to cytując, zacisnąłbym uśmiechniętą, zimną stal tego sztyletu i wbił głęboko w moją pierś, aby poczuć coś po raz ostatni. Tak, to kolejny przykład, że ktoś unika tego procesu bycia prawdziwą jednostką. Ale wyobraź sobie, że nie umarli. Wyobraź sobie, że przez jakiś czas wszystko układało się świetnie, czułeś się cały w środku. Ale potem zerwaliście ze sobą z jakiegoś powodu i poczułeś agonię. Czułeś się pusty w środku. Ale potem wróciliście do siebie i znowu czuliście się świetnie. Znowu czułeś się cały. A potem znowu zerwaliście i poczuliście się strasznie pusto. Kierkegaard powiedziałby, że ta pustka, którą odczuwasz, była w tobie przez dobre i złe czasy. Po prostu nie zauważyłeś jej w dobrych czasach i że bycie prawdziwym sobą wymaga bycia szczerym i zmagania się z niepokojem i pustką wewnątrz ciebie, a nie uciekaniem przed nią. To w sumie zabawne. Wielu z nas zużywa mnóstwo energii, próbując nigdy nie mieć do czynienia z tym niepokojem, który pojawia się wraz ze stawaniem się prawdziwym ja.
kiedy w rzeczywistości, przynajmniej według Kierkegaarda, odczuwanie intensywnego niepokoju oznacza, że jesteś na właściwej drodze do stawania się ja. Pomyśl o tych schodach, po których schodziliśmy przez cały odcinek. Jaki jest cel tych wszystkich stopni? Cóż, chodzi o to, żeby uciec od niepokoju, prawda? Niepokoju, z którym masz do czynienia, gdy okazuje się, że musisz wybrać z nieskończonej liczby opcji i działać na podstawie jednej z nich. Przez cały czas uciekaliśmy od tego lęku. Kierkegaard uważa natomiast, że powinniśmy ją przyjąć. Jest to niezbędna część bycia człowiekiem. Jak na ironię, im bardziej negatywne konotacje ma lęk, im bardziej intensywny lęk odczuwasz w związku z dokonaniem tego wyboru, tym prawdopodobnie jesteś bliżej dotarcia do swojego prawdziwego ja. Zamiast opierać się na jakiejś kulturze, której nie możesz kontrolować, jakiejś osobie, której nie możesz też kontrolować, czy na czymkolwiek innym, czym akurat się zajmujesz, przyjmij swoją wolność. Kierkegaard widzi ten proces stawania się jednostką jako rodzaj chrztu przez ogień. Tak, będziecie doświadczać niepokoju i tak będziecie doświadczać strachu i wszystkich tych tymczasowych uczuć. Ale tak jak dyskomfort, który odczuwamy podczas podnoszenia ciężarów na siłowni, te przeciwności są katalizatorem wzrostu, a dla Kierkegaarda jest to najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić w swoim życiu. Wiem, że nie jest to dla was żadna rewolucyjna koncepcja, ale tak właśnie zawsze postrzegałem wychodzenie pobiegać czy podnoszenie ciężarów na siłowni. To jest bezpośrednio analogiczne do samego życia. W ten sam sposób spotykasz się z oporem i nie chcesz tego robić i masz ochotę zrezygnować, ale jednak dźwigasz te ciężary. Życie zawsze będzie stawiać opór, zawsze rzucać kłody pod nogi. Życie nakazuje robić ci rzeczy, których robić nie chcesz i myślę, że z powodu tego treningu jesteś znacznie mniej skłonny, aby zrezygnować, gdy znajdziesz się w obliczu przeciwności życiowych. Teraz pewnie niektórzy z was siedzą w domu i mówią: słuchaj, jestem już indywidualistą, mam to już opanowane, okej? Nie podążam za niczyimi zasadami, nawet za własnymi, nie rozglądam się za sensem na zewnątrz. W rzeczywistości cały ten proces brzmi naprawdę łatwo, mogę to zrobić w weekend. Co to za jakiś Kierkegaard, który mówi mi, że taki jest oświecony? Och, jestem mędrcem Kierkegaardem, patrzcie na mnie. Jeśli twój monolog wygląda jakoś w tym rodzaju, to nie umniejszaj go, jakkolwiek jest to trudne. W rzeczywistości Kierkegaard pisze obszernie o tym, jak trudno było mu się stać jednostką, nawet po tym, jak doskonale zrozumiał proces stawania się nią. Mówił: to, czego mi naprawdę brakuje, to jasność w moim umyśle, co mam robić, a nie co muszę wiedzieć. Liczy się znalezienie celu, znalezienie prawdy, która będzie dla mnie prawdziwa, znalezienie idei, dla której jestem gotów żyć i umierać. Tego właśnie pragnie moja dusza, jak afrykańska pustynia pragnie wody. Zauważ, co on mówi. Mówi: prawdy, która jest dla mnie prawdziwa. Choć wydaje się to dziwne, żyjąc w tym tysiącleciu, Kierkegaard odkrył w filozofii coś, co do tego momentu historii pozostawało w dużej mierze niezbadane. Przez tak długi czas w filozofii zajmowaliśmy się próbą użycia rozumu lub naszych zmysłów, aby spróbować znaleźć jakieś obiektywne prawdy o tym wszechświecie, w którym żyjemy, spierając się przez całą drogę o to, jakie są najbardziej niezawodne środki, aby to zrobić. Od starożytności, nieważne jak genialny człowiek próbuje się podjąć tego zadania, obiektywna prawda wciąż się nam wymyka. Nie tylko nie wiemy, czy jest ona możliwa do osiągnięcia, ale czy poznalibyśmy prawdę, gdybyśmy ją zobaczyli? Czy przyniosłoby nam to jakieś oświecenie, jeśli chodzi o to, co to znaczy być człowiekiem? Widzicie, ogromnym powodem, dla którego Kierkegaard wykonał tak wiele pracy mówiąc o takich kwestiach jak proces dokonywania wyborów lub jak ważne jest podejmowanie działań związanych z tymi wyborami lub o wolności naszej woli, którą wszyscy posiadamy, powodem, dla którego mówi on o tym tak wiele, jest to, że odrzuca koncepcję, którą Hegel dopiero co wyłożył, że ostatecznie nasze wybory są głównie tylko produktem ubocznym tego, gdzie się urodziliśmy w ramach historycznego procesu. Kierkegaard stara się dowieść, że wybory, których dokonujemy, są wolnymi wyborami i że musimy zachować czujność w inwentaryzacji samych siebie, ponieważ te wybory są naszą odpowiedzialnością, a nie przejawem czegoś poza naszą kontrolą. Jak mówi Kierkegaard, czym jest ten historyczny proces zmian, panie Heglu, poza zlepkiem miliardów i milionów indywidualnych, subiektywnych egzystencji? Byłby to pierwszy strzał oddany w kierunku, który ostatecznie zostałby nazwany egzystencjalizmem.
I właśnie dlatego Kierkegaard jest znany jako ojciec egzystencjalizmu.